No oczywiście bardzo, bardzo przyjemne. Cieszymy się, że nasza ciężka praca na treningach została nagrodzona w postaci 3 punktów. Cieszymy się, że mogliśmy wynagrodzić naszych kibiców tak licznie zgromadzonych tutaj na hali. Przy 3-0 już był spokój u Was, czy jednak czekaliście? Nie, nie, no w futsalu nie takie rzeczy się działy, także spokój był dopiero z końcowym gwizdkiem. Przy tej bramce na 4-2 już poczuliście, że macie orła w garści? To znaczy ja starałem się, żeby poziom koncentracji był cały czas taki sam. Wiadomo, że to się może nie uda utrzymać przez cały mecz, przez 40 minut, ale bardzo dobrze nam to dzisiaj wychodziło. Super, dobra. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, to po pierwsze. No atmosfera dzisiaj bardzo fajnie, kibice nam pomogli w spotkaniu. My przede wszystkim byliśmy zespołem, każdy za każdego walczył. Nie odpuszczaliśmy i dzięki temu zdobyliśmy te 3 punkty. Bardzo ważne u siebie. Miałeś dzisiaj sporo pracy. Tutaj orzeł bardzo mocno uderzał. W tym dwie przepiękne bramki, to trzeba powiedzieć, co jest szczerze. Co myślałeś przy tej bramce na 3-2? Przy bramce na 3-2? No wiedziałem, że jeśli odpuścimy i przestaniemy współpracować, przestaniemy walczyć jeden za drugiego, to będzie ciężko, ale pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem, od razu odpowiedzieliśmy na 4-2, bramką na 4-2. No i dociągnęliśmy zwycięstwo do samego końca. To przełamanie po 3 meczach bez zwycięstwa, spadł kamień z serca? To na pewno, tym bardziej, że wygraliśmy w końcu przed swoją publicznością. Myślę, że daliśmy im trochę radości. Tak, no niestety to był ten moment, gdzie mogliśmy jeszcze wywieźć ten jeden punkt z dzisiejszego terenu. Ta bramka na 3-2, ale no niestety straciliśmy zbyt szybko tą czwartą bramkę i myślę, że zabrakło nam po prostu czasu, żeby ten remis dzisiaj wywalczyć, ale mówiąc poważnie, to tak naprawdę nie zasłużyliśmy dzisiaj na zwycięstwo. Nasza postawa w pierwszej połowie nie była zbyt dobra niestety. Znowu zaczynamy mecz z 3-0. W domu w zeszłej kolejce udało nam się wyjść z tej sytuacji. Dzisiaj niestety rywal był lepszy i gratulacje dla zespołu Chojnic. Bardzo dobry mecz dzisiaj zagrali. Jako Beniaminek po 4 kolejkach byliście wiceliderami tabeli. Teraz pewnie to się zmieni. Jakie macie cele na ten sezon? Nasz cel jest prosty i mówimy o tym po każdym meczu. Chcemy trafić do najlepszej szóstki. I think we make stupid fouls, stupid mistakes in the most important moment of the match. First half 0-0, my opinion we was better, we have more initiative to one strike goal. In one counter-attack, 3-1, we don't waiting for the help, for the pomut. And they strike second, drugi super, segundo palo alone. Second half, start yeah, this foul that can be or not, I don't know. But we continue making mistakes, easy mistakes. Especially in attack. I'm total disappointed about the attack. They don't feel very good in the Hala, they don't want to do one step more. And when we have opportunity to do this 3-2, in my opinion, we return to the match. This is our moment. We make other stupid mistake 4-2. Finally, I think Red Devils today win us in psychology, especially in motivation. They won't win this match. My players don't want, and this is what the difference.